Dzień dobry, witam Państwa na ostatnim w tym semestrze wykładzie Wszechnicy Żywieniowej w SGGW. Witam Panią Profesor Doktor Habilitowaną Joannę Gromadzką-Ostrowską i Panią Doktor Inżynier Katarzynę Dziędzikowską z Katedry Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie. Serdecznie dziękuję Paniom za przyjęcie zaproszenia do wygłoszenia wykładu dotyczącego nanocząsteczek. Czyli przechodzimy z skali makro do skali mikro, a nawet jeszcze mniejszej, bo to są wielkości rzędu 10 do minus 9 metra. Cząsteczki, czyli wielkość mniej więcej wielkości atomu, wielkości cząsteczki i te same substancje, które znamy w skali makro, mogą być też wykorzystywane jako nanocząsteczki. Do czego, w jaki sposób, jak działają na organizm? Jakie są szanse z ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia, jakie są zagrożenia, powiedzą nasze dzisiejsze prelegentki. Także zapraszam Panią Profesor i Panią Doktor do wygłoszenia dzisiejszego wykładu. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. No tak po starszeństwu wypada, że ja zaczynam. Proszę Państwa, chcemy Państwu razem z koleżanką powiedzieć, tak jak już wspomniała Pani Doktor Firstenberg, o nanocząstkach czy nanocząsteczkach. O tym, czy są one szansą, czy są zagrożeniem i jeżeli zagrożeniem, to jakim, a jeżeli jest zagrożenie, no to może jak próbować to zagrożenie zwalczyć. Otóż, proszę Państwa, nanotechnologia, bo od tego zaczniemy, jest, wydawałoby się, dziedziną bardzo nową, bardzo rozwijającą się dynamicznie. Ale ona taka bardzo nowa nie jest, dlatego że po raz pierwszy to określenie nanotechnologia zostało użyte ponad 50 lat temu. W 1974 roku uczony japoński Noiro Taniguchi tego określenia użył, no i od tego czasu zaczyna się nasza przygoda, nazwijmy to tak, z nanotechnologią. Nanocząstki to nie jest tylko produkt antropogeniczny, czyli wywołany działalnością człowieka. Nanocząstki występują w przyrodzie, a więc można powiedzieć, są tak stare jak świat. Tak naprawdę sprawa zejścia do skali nano, a więc miliardowych części metra, a więc czegoś, co jest szalenie małe, może nie tak małe jak atom, ale dużo mniejsze niż wirus, na przykład koronawirus, wielokrotnie mniejsze. To był koniec lat 50. ubiegłego wieku. Feynman marzył i ogłaszał to na wykładach, że super by było, gdyby encyklopedię Britannica zmieścić na łebku od szpilki. To jest mniej więcej ten rozmiar nano. Proszę Państwa, to skala niewyobrażalnie praktycznie mała, dająca ogromne możliwości zastosowania w życiu codziennym. Skala produktów, które wykorzystują nanocząstki, jest olbrzymia. O tym Państwu za chwilę powiem bardziej szczegółowo. To jest taki krok ewolucyjny, tak jak była rewolucja przemysłowa, tak jest rewolucja nano. I wspaniale. Tyle tylko, że to pociąga za sobą naprawdę bardzo poważne skutki dla istot żywych, wszystkich, łącznie z Homo sapiens. Gdzie to nano wykorzystujemy? Otóż najwięcej produktów, które oparte są o struktury nano, czy zawierają struktury nano, dotyczy takiego szerokiego pojęcia zdrowie i uroda. Co się za tym kryje? No przede wszystkim medycyna. Nie tylko leki, tak zwane celowane, które są no, takim bardzo przyszłościowym i bardzo obiecującym kierunkiem, między innymi w terapiach przeciwnowotworowych, ale także sprzęt medyczny, sprzęt stomatologiczny, a więc bardzo szerokie zastosowanie. Z tą urodą to jest tak, że rzeczywiście wykorzystanie nanotechnologii w produktach kosmetycznych niesie ze sobą przynajmniej nadzieję
na wieczną młodość, na pozbycie się tego czy owego, co jest utopią tak naprawdę. Natomiast też trzeba sobie zdawać sprawę, że o ile w medycynie to rzeczywiście jest sens, o tyle w tej kosmetologii, no może nie do końca, bo coś kosztem czegoś. O czym się Państwo, mam nadzieję, jakoś przekonają na podstawie tego, o czym z koleżanką będziemy dzisiaj mówić. Kolejny duży obszar produktów tak zwanych konsumenckich, gdzie jest zastosowanie technologii nano, to jest tak zwany i znowuż bardzo szeroko pojęty gospodarstwo domowe. Co się za tym kryje? Otóż to są różne środki do czyszczenia, które zawierają nanosrebro na przykład. Czyszczą znakomicie, a przy okazji robią inne brzydkie rzeczy. To są lodówki, których się nie psuje żywność i tak dalej, i tak dalej. Kolejna dziedzina to motoryzacja, to podzespoły, to miniaturyzacja, bo proszę Państwa, z nanotechnologią wiąże się coś, co dzisiaj nam się wydaje oczywiste, a jeszcze jakiś czas temu nie było oczywiste. Miniaturyzacja. To samo dotyczy elektroniki. No, taki niepokojący bardzo obszar to są artykuły dla dzieci. To jest narażenie najmłodszych na nanocząstki, no, co może pociągnąć za sobą określone skutki. Proszę Państwa, czym jest nanocząstka, nanotechnologia? No, nanotechnologia jest, powiedzmy, nauką, która się nanocząsteczkami zajmuje. Natomiast nanocząstki, sama nazwa, wywodzi się od greckiego słowa nano. Nano to karzeł. Coś bardzo malutkiego. Karzeł nie jest miłym określeniem, bo to jest takie trochę stygmatyzowanie określonych osób, być może taki epitet. Wobec tego proponuję Państwu, żebyśmy zeszli albo przenieśli się w świat bajki. Karzeł to krasnoludek. A proszę Państwa, krasnoludki są bardzo różne. Krasnoludki są miłe, pożyteczne, kochane, ale są złośliwe. Niektóre i szkodzące wszystkim dookoła. W związku z czym z krasnoludkiem lepiej uważać, bo nie wiadomo, czy on należy do tej pierwszej populacji, czy do tej drugiej, a może jest i tak, w zależności od sytuacji. Żeby tak przybliżyć Państwu obrazowo, z czym mamy do czynienia, to znaczy czym jest ta skala nano, to proponuję takie porównania. Otóż proszę Państwa, jeżeli nanocząstka byłaby wielkości piłki, to przyjmując takie założenie, to wtedy wirus byłby wielkości człowieka. I to nie malutkiego, tylko dorosłego, całkiem pokaźnego człowieka. Krwinka czerwona, która jest widoczna dopiero pod mikroskopem, byłaby wielkości boiska do piłki nożnej. Z kolei obważanek mały, nie precel, obważanek, byłby wielkości, przykryłby powierzchnię Polski, krótko mówiąc. Natomiast średniej wielkości arbus byłby kulą ziemską. I nie globusem, ale globem. To nam pokazuje, czym jest skala nano. To naprawdę są bardzo małe cząstki, w dodatku mające określone właściwości. Tak jak już było wspomniane na początku, nanocząstki to jest pewna miara, jedna miliardowa metra albo jedna milionowa milimetra. Coś, tak jak już wspomniałam, między atomem a wirusem. Za nano przyjmuje się te cząstki, które mają rozmiar od 1 do 100 nanometrów. Już powyżej to już jest, to wchodzimy w wielkości mikronowe. I teraz proszę Państwa, tak jak powiedziałam wcześniej, nano występuje w przyrodzie. Jest. Ale kiedy jest? Jest wtedy, kiedy coś się złego dzieje. Można powiedzieć, to jest produkt katastrof. Otóż wybuchy wulkanów, pożary, to z czym mieliśmy do czynienia
w zeszłym roku w Australii, w tym roku na bagnach biebrzańskich. To jest emisja ogromnej ilości nanocząstek, szczególnie węgla, w tym przypadku pożarów, do atmosfery. My to wdychamy. My jesteśmy na to narażeni. To się unosi w wysokich warstwach atmosfery. Tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo wiele nanocząstek jest produktem antropogenicznym, czyli człowiek produkuje. Przy okazji różnych zdobyczy techniki, czy przy okazji różnych działalności. I tutaj warto by wspomnieć o motoryzacji szeroko pojętej i spalinach, zarówno samochodowych, jak i lotniczych. Samoloty też wydzielają duże ilości spalin, a w spalinach są nanocząstki. To też działanie, to co jest powiedzmy związane tak bardzo szeroko z energetyką, czy różnymi czynnościami typu spawanie. To są również skażenia środowiska i zanieczyszczenia środowiska. I tutaj warto wspomnieć o takim pojęciu nanoplastik. Otóż te zanieczyszczenia plastikiem, których jest tak bardzo dużo, a jeszcze w tej chwili to taki, powiedziałabym, uboczny produkt pandemii COVID-19, miliardy ton, bo to tak będzie w skali globu, maseczek, rękawiczek, osłon, plastik. Plastik, który ulega nie degradacji, ale rozbiciu na formy nano. I który przedostaje się do łańcucha pokarmowego, do wszystkich żywych organizmów. To właśnie wspomniany wcześniej przeze mnie przemysł spożywczy czy kosmetyczny, to ta elektronika, odzież i tak dalej, i tak dalej. No i te produkty medyczne z jednej strony świetnie, ale z drugiej strony no, stanowią to źródło nano w przyrodzie. A więc ta technika nano, czy ją nazwiemy nanotechnologią, czy nanoinżynierią, nanotechnologia jest bardziej nauką, która się tym zajmuje. Nanoinżynieria to jest przełożenie tych zdobyczy nauki na stronę praktyczną. To jest uzyskanie obiektów o określonych nie tylko rozmiarach, ale o określonych właściwościach, dlatego że nanostruktury mają właściwości zupełnie inne niż ich odpowiedniki w formie nie nano, czyli powiedzmy wielkościowo większej. Czym mogą być nano, albo może inaczej, jakie pierwiastki, czy jakie związki, jakie materiały mogą tworzyć nano? W zasadzie jest tutaj to nieograniczone. Tak jak wspomniany przed chwilą nanoplastik, czy nanokapsułki, które są składnikami, czy to żywności, czy dodawane do żywności, czy do suplementów, ale to też są metale. Tak jak tu jest wymienione, srebro, złoto, tytan, węgiel, też związki tychże metali, to przede wszystkim tlenki. I teraz kształty różne, wszelakie możliwe. Cylindry, tuby, druty, oczywiście zawsze z przedrostkiem nano, no bo pamiętamy, że ta skala jak gdyby obowiązuje. W tych wszystkich rodzajach, powiedzmy, chemicznych, czyli jaki to jest metal, jaki to jest jego związek, jeżeli chodzi o produkty konsumenckie, dominuje nanosrebro, czyli nanocząsteczki srebra. Tu jest taki przed Państwem wykres, który bardzo ładnie pokazuje, jak rośnie od 2006 do 2018, bo to ten okres akurat był tutaj wzięty pod uwagę, ilość produktów, które z całą pewnością zawierają nano określony związek. I dlatego, że to już zostało w nim stwierdzone, mało tego, producent ma obowiązek podać, że taki związek w tym produkcie się znajduje. No i proszę zobaczyć, jak właśnie to nanosrebro, można powiedzieć, kaskadowo rośnie. Trochę może w mniejszym stopniu to co jest związane z tytanem. W jakich produktach będzie występować to nanosrebro i powiedzmy związki tytanu? Otóż nanosrebro, tutaj jest akurat ten jasno-niebieski kolor, to są tak środki ochrony roślin, to są
materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością, szeroko pojęte, bo to i tylko bezpośrednio stykające się z żywnością, ale niekoniecznie bezpośrednio, tak jak wspomniane wcześniej lodówki. To są też dodatki do pasz, to są też dodatki do żywności, a więc widać, że to nanosrebro, naprawdę narażenie na te nanocząstki jest duże organizmu ludzkiego. Z kolei ditlenek tytanu to jest ten ciemnozielony kolor. Tutaj, przepraszam, ciemnozielony kolor, a więc znowu środki ochrony roślin, dodatki do pasz, dodatki do żywności. No i tak można by analizować, w czym występują te najbardziej popularne nanocząstki. Czym się charakteryzują te nanocząstki, poza tym, że są malutkie, że są właśnie krasnoludkami? Otóż mają większą reaktywność chemiczną niż ich nienanoodpowiedniki. To, co jest bardzo charakterystyczne i co jest bardzo groźne, jeżeli chodzi o narażenie organizmów na działanie tych nanocząstek, to jest ich powierzchnia, która jest nie dość, że olbrzymia w stosunku do rozmiarów, to jeszcze ma silne właściwości absorbujące. Absorbujące na przykład kancerogenne związki albo jakieś inne związki. A więc można powiedzieć, że nanocząstki mogą stanowić rodzaj może nie wektora, ale przenośnika, chociaż to trochę sprowadza się do tego samego, różnych toksycznych związków do organizmu. A więc to jest jedno. Kolejna sprawa to w nanocząstkach dominują tak zwane efekty kwantowe, które zmieniają ich właściwości fizyczne, chemiczne, magnetyczne. A więc to jest naprawdę, nanosrebro nie jest tym, co srebro. To jest zupełnie co innego. O zupełnie innych właściwościach i to samo można powiedzieć o dowolnych nanocząstkach. Czyli można przyjąć z całą pewnością na podstawie tego, co wiemy, że to, co jest w skali nano, jest czymś kompletnie innym. To jest tak jak z krasnoludkiem. Pozornie przypomina człowieka, ale to jest tylko złudne podobieństwo. Zatrzymajmy się trochę na nanosrebrze. Może przede wszystkim dlatego, że to jest ten asortyment nanozwiązków, który jest najpopularniejszy i najczęściej stosowany, ale też przez to jesteśmy na niego najbardziej narażeni. Otóż to, co ważne i co jest z jednej strony korzystne, a z drugiej strony niekorzystne, to są silne właściwości antydrobnoustrojowe, szczególnie antybakteryjne tych cząstek, tych nanocząstek. Dlaczego powiedziałam, że są też i niekorzystne? Proszę Państwa, działanie antybakteryjne jest z całą pewnością korzystne, no chyba, że dotyczy mikrobioty jelitowej. Wtedy będzie na pewno niekorzystne, bo bakteria jest bakterią. Ale proszę wziąć pod uwagę taki fakt, że bakteria jest to komórka. Jeżeli jest toksyczny dany związek w postaci nano dla komórki bakteryjnej, to tak samo jest toksyczny dla każdej innej komórki. O czym powiemy Państwu później. Gdzie to nanosrebro jest wykorzystywane? A więc filtry do wody, uzdatnianie wody. No między innymi te właśnie właściwości antybakteryjne. W różnych produktach konsumenckich mamy tutaj kilka takich sugestywnych obrazków, a więc mydło, które ma właściwości bakteriobójcze, szczególnie teraz to takie jest bardzo popularne. Wiele z tych produktów zawiera nanosrebro. Ściereczki, czy bielizna, czy obrusy, które się, skarpety, które się nie pościel, które się nie brudzą, taka jest chwyt reklamowy. One zawierają elementy nanosrebra, zabawki, farby. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jak jest z tą medycyną? To jest ten, ta część, czy ten zakres zastosowania nanosrebra, gdzie na pewno korzyści przeważają nad szkodliwością. To jest pokrywanie powłoką nanosrebra narzędzi chirurgicznych, cewników, wenflonów,
sprzętu stomatologicznego, ale to są też opatrunki. Opatrunki, które sprawiają właśnie dzięki właściwościom nanosrebra, w tym przypadku dobroczynnym, że goją się bardzo trudne rany, goją się odleżyny, goją się takie rany, które nie goją się już pod wpływem niczego. Żaden antybiotyk nie działa, a działa właśnie nanosrebro. I teraz trochę, ponieważ jesteśmy w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka, więc wypada przejść tak bardziej tematycznie do zagadnień związanych i z przemysłem spożywczym, no i z żywnością, i jak to jest z tą drogą narażenia. Otóż nanosrebro, bo cały czas mówimy o nanosrebrze, ten skrót AG, czyli srebro NPS, czyli srebro w postaci nanocząsteczek, to jest taki skrót obowiązujący, stosowane jest na przykład w opakowaniach do żywności, w opakowaniach takich, które, jak to się popularnie określa, w których żywność się nie psuje. No, psuć to się psuje, tylko po dłuższym okresie czasu. Rzeczywiście to opakowanie zawierające czy pokryte od środka nanosrebrem zapewnia dłużej świeżość produktom. Swoją drogą do tych produktów również przechodzi. To są wszelkie powłoki antybakteryjne właśnie, czy to narzędzi kuchennych, bo i takie są noże na przykład pokryte nanosrebrem, które no też są antybakteryjne. Wspomniane już lodówki, nie warto do tego wracać po raz kolejny. To też są suplementy diety. Proszę Państwa, jak się pójdzie do apteki, to po pierwsze suplementów na wszystko i panaceum na wszystko jest bardzo dużo i z tym trzeba naprawdę bardzo uważać. Również suplementy zawierające srebro w postaci nano, w postaci również koloidalnej, ale tam też są uwalniane nanocząstki i jony srebrowe. Jest tego bardzo dużo, a działanie naprawdę trudno nazwać korzystnym. Nie tylko nanosrebro jest wykorzystywane w przemyśle spożywczym i w takim szeroko pojętym, ale również nanocząsteczki miedzi i cynku, również platyny i paladu, również żelaza, również wapnia i magnezu. Proszę zwrócić uwagę, że w większości w nich pojawia się takie określenie własności przeciwutleniające. Czyli mówiąc może trochę bardziej naukowo, zapobiegające właściwościom generowania wolnych rodników, psucia się żywności, fermentacji i tak dalej, i tak dalej. Obecność tych nanocząstek, takich czy innych, w takich produktach wydawałoby się, ojej, a to tam coś takiego się znajduje, no na przykład konserwowana żywność, czy guma do żucia, czy jakieś takie bardzo białe, podejrzanie białe produkty, które wybielone są określonym dodatkiem w postaci nanocząstek. Dalej, dwutlenek tytanu, który to jest właśnie ten taki wybielacz. Farby, papier, ale też niektóre asortymenty żywności, napoje bezalkoholowe, nanocząsteczki krzemu z kolei, też różne powierzchnie, które mają styk bezpośrednio z produktami żywnościowymi, a więc znowuż opakowania, czy nanocząsteczki selenu, które jak się okazuje znajdują się w zielonej herbacie, oczywiście nie we wszystkich gatunkach. Tu jeszcze chciałam o jednej rzeczy Państwu powiedzieć tak przy okazji. Wracając do nanoplastiku, bo to jest naprawdę duży problem. Nanoplastik uwalniany jest przy parzeniu herbaty z torebek. Herbata w torebkach, tutaj przede wszystkim te tak zwane piramidki, które taki piękny kształt trzymają, jak się okazało, zalane prawie wrzątkiem, bo wodą o temperaturze 95 stopni uwalniają ogromne ilości nanoplastiku, no, który smacznie wypijamy, bo ta herbata jest bardzo dobra. I teraz poproszę koleżankę, która opowie o działaniu nanocząstek srebra i nie tylko srebra, w ogóle nanocząstek w organizmie żywym. Dodam tylko, przepraszam, tak tytułem wstępu i trochę może reklamy, że część z tych badań robiliśmy w naszym zakładzie
To są nasze badania, które różne rzeczy wykazały, ale to oczywiście nie wyczerpuje tematycznie. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Zmiana skali molekuł z tej skali mikrometrowej na nanometrową powoduje nie tylko o tym, co pani profesor mówiła, zmianę właściwości fizycznych, chemicznych, mechanicznych cząstek, ale też zmianę właściwości biologicznych. I badania obecnie skupiają się jakby na kilku gałęziach rozwoju nanotechnologii. Częściowo są to badania właśnie związane z coraz większą aplikacją tych cząstek, z coraz większym rozpowszechnieniem produktów, w których występują nanocząstki. Natomiast druga gałąź badań są to badania, które mają na celu zbadanie właśnie, jaki jest wpływ tych nanocząstek na funkcjonowanie środowiska naturalnego, jak i organizmów żywych. I tutaj te badania przede wszystkim oceniają, w jaki sposób drogi narażenia na nanocząstki, czyli przede wszystkim to, jakimi drogami nanocząstki trafiają do ludzkiego organizmu, czy też do innych organizmów żywych, wpływają na funkcjonowanie tych organizmów. Badania te są to badania przeprowadzone na modelach komórkowych, w których wyróżniamy właśnie toksyczność w stosunku do konkretnych linii komórkowych. Są to także badania na modelach zwierzęcych, na modelach wykorzystujących przede wszystkim zwierzęta takie jak szczury czy myszy, ale także inne modele. Ostatnio bardzo często stosowanymi modelami są też modele badań na bezkręgowcach, ale także na rybach. Te właściwości, które są tak korzystne z punktu widzenia producentów, mają właśnie swoje konsekwencje także we wpływie na organizmy żywe. I my właśnie od jakiegoś czasu zajmujemy się tutaj też tym właśnie obszarem nanotechnologii, gdzie zadajemy sobie pytanie, jaki wpływ nanocząstki mają na funkcjonowanie żywych organizmów. I co te badania nam mówią, jakie wyniki uzyskujemy? Więc wyniki nie tylko właśnie naszego zespołu, ale także innych badaczy wskazują, że nanocząstki mają działanie prozapalne i także wpływają na rozwój, na powstawanie wolnych rodników, czyli mają właśnie działanie skutkujące rozwojem stresu oksydacyjnego. Wykazano, że nanocząstki indukują, czyli zapoczątkowują procesy śmierci komórki na różnych drogach, czy to programowanej śmierci komórki, apoptozy, czy też na drodze martwicy. Nanocząstki także mają zdolność zmiany przebiegu cyklu komórkowego. Są tak małe, że są w stanie wnikać do wnętrza komórki i właśnie powodować zmiany przebiegu jej funkcji życiowych. Dodatkowo wykazano, że mają zdolność uszkadzania DNA, co z kolei jakby przekłada się na ich zdolności prokancerogenne. Stwierdzono, iż nanocząstki mają także wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego, o tym jeszcze troszeczkę więcej Państwu za chwileczkę opowiem. Mają także zdolność akumulacji w narządach wewnętrznych, i powoduje to właśnie też zaburzenia funkcjonowania tych narządów wewnętrznych. Mają zdolność przenikania błon biologicznych. Tutaj też za chwileczkę jeszcze się nad tym chwilę zatrzymam. I mają także, wykazują toksyczność w stosunku do narządów układu rozrodczego. Jaki jest mechanizm działania właśnie tego toksycznego cząstek? Więc przede wszystkim najczęściej mówi się tutaj o tych małych wielkościach nanocząstek, dzięki którym nanocząstki mają zdolność przylegania do komórki, mają zdolność do wnikania do tej komórki. Po penetracji cytoplazmy wnikają nawet do jądra komórkowego, gdzie mogą właśnie generować powstawanie wolnych rodników i uszkadzać poszczególne komponenty komórki. Wykazują także genotoksyczność poprzez właśnie tę zdolność wywoływania zmian DNA.
jak wyglądają losy nanocząstek w organizmie. Więc wiemy, że nanocząstki mogą być transportowane do organizmu różnymi drogami. Przede wszystkim są to drogi drogą układu oddechowego, drogą układu pokarmowego, ale także przez skórę. Wiemy, że te wszystkie drogi skutkują wchłonięciem nanocząstek do krwiobiegu bądź też bezpośrednim kontaktem nanocząstki z komórkami. Badania wskazują na to, że nanocząstki bezpośrednio po wniknięciu do organizmu otaczane są taką koroną białkową z białek, które znajdują się w naszym organizmie. Wiemy, że te substancje są bardzo powszechnie występujące. I skutkuje to tym, że nanocząstki jakby niekoniecznie są wówczas rozpoznawane jako te obce związki, jako coś, jakiś organizm obcy, jakieś ciało obce. I skutkuje to właśnie wzmożonym transportem, czy to transportem na drodze aktywnej, czy biernym transportem polegającym już tylko na takim przechodzeniu przez błony komórkowe. I my w naszych badaniach zwróciliśmy uwagę też na te losy nanocząstek. Prezentowane przeze mnie tutaj wyniki pokazują losy nanocząstek po jednorazowym podaniu. Tutaj badaliśmy wpływ nanocząstek srebra. Nanocząstki te były podawane jednokrotnie zwierzętom laboratoryjnym i zaobserwowaliśmy bardzo ciekawe zależności. Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na to, że wraz z czasem zmienia się ta akumulacja nanocząstek wewnątrz organizmu. Natomiast przede wszystkim ta akumulacja zależała od wielkości cząstek, czyli im mniejsze były cząstki, tym w większym stopniu ulegały akumulacji w narządach wewnętrznych. I takim pierwszą linią obrony była wątroba. Tutaj widzieliśmy, że początkowo, po bardzo krótkim czasie, 24 godzinach od podania nanocząstek, to stężenie srebra w wątrobie było bardzo wysokie, natomiast później ulegało spadkowi. Świadczy to o tym, że wątroba rzeczywiście tutaj pełni tą funkcję detoksykacyjną w pierwszej chwili, natomiast nanocząstki ze względu na swoje wielkości mogą też ulegać redystrybucji w organizmie i jakby wypłukiwane są częściowo też z tych narządów, w których przepływ krwi jest dosyć intensywny. To, co było dla nas bardzo niepokojące, były to wyniki, które uzyskaliśmy dla nerek oraz dla mózgu. I tutaj badania wykazały, iż właśnie wraz z czasem trwania tego eksperymentu po ekspozycji na nanocząstki obserwowaliśmy wzrost stężenia srebra w tych dwóch narządach. Jeżeli chodzi o nerki, możemy to tłumaczyć wielkością kapilar. Wiemy, że kapilary w nerkach mogą na drodze biernego transportu być wydalane związki, których średnica jest poniżej 10 nanometrów. Badane przez nas nanocząstki miały 20 nanometrów, więc one częściowo jakby nie było możliwości wydalania ich tą drogą filtracji kłębuszkowej. Natomiast też bardzo niepokojące wyniki uzyskaliśmy w stosunku do mózgu. Tutaj także ta akumulacja srebra w mózgu wzrastała wraz z czasem tego trwania doświadczenia po podaniu. I tutaj myślę, że warto przypomnieć, że właśnie po jednorazowym podaniu niewielkiej ilości nanocząstek srebra. Te wyniki dotyczące akumulacji nanocząstek srebra w mózgu skłoniły nas do bardziej szczegółowych badań właśnie w kierunku neurotoksyczności nanosrebra. I tutaj skupialiśmy się właśnie na tym, że srebro może być dostawać się do mózgu różnymi drogami. Wiemy, że może dostawać się drogą nabłonka węchowego. Nabłonek węchowy jest bardzo jakby silnie ukrwionym, unerwionym obszarem, w
I nanocząstki mają zdolność właśnie transportu drogą neuronalną, czyli drogą właśnie nerwów. Także badaliśmy wpływ nanocząstek podawanych doustnie. Natomiast na podstawie innych badań tutaj możemy powiedzieć, że taki sam efekt wywołują nanocząstki, które są wdychane, jak i też które są aplikowane na skórę. Badania wskazują, że wszystkie te drogi skutkują dostaniem się nanocząstek do mózgu, co świadczy o tym, że nanocząstki mają zdolność pokonywania bariery krew-mózg, czyli bariery, która powinna nas chronić przed szkodliwym działaniem związków obcych. Co wywołują te nanocząstki w mózgu? Więc przede wszystkim badania wskazują, że mają one zdolność indukowania stanu zapalnego. Mają także zdolność powodowania zmian w działaniu neurotransmiterów i tutaj obserwowaliśmy zmiany stężeń poszczególnych neurotransmiterów, a co za tym idzie zmiana działania tych neurotransmiterów. Badania też wskazują zaburzenia funkcji komórek nerwowych, zaburzenia przekazywania impulsów nerwowych nie tylko w układzie nerwowym centralnym, ale też obwodowym. I tutaj też bardzo często zwraca się uwagę na te mechanizmy, którym jest stres oksydacyjny, stan zapalny i właśnie śmierć komórek na różnych drogach. Jakie to może mieć konsekwencje? Więc przede wszystkim badania wskazują, że może mieć to konsekwencje polegające na zaburzeniach funkcji mózgu i w naszych badaniach własnych właśnie stwierdziliśmy u zwierząt laboratoryjnych zaburzenia koordynacji poznawczej i pamięci zarówno krótkotrwałej, jak i długotrwałej. Kolejnym obszarem badań, który był dla nas interesujący, były też wpływ nanocząstek na funkcjonowanie układu rozrodczego. Jest to bardzo naglący i bardzo poważny problem ze względu na to, że nawet w Polsce obserwujemy ciągle spadek liczby urodzeń. Co szósta para boryka się według danych z niezamierzoną bezpłodnością. Natomiast czynnik męski bezpłodności to jest około od 30 do 50%. I w badaniach zwraca się uwagę na to, że nanocząstki mogą zmniejszać liczbę plemników, mogą powodować uszkodzenia DNA w plemnikach, mogą także powodować nieprawidłowości morfologiczne plemników, co widzą Państwo właśnie tutaj na zdjęciu, w których widzimy plemniki z podwójnymi główkami, z różnymi innymi deformacjami. Możemy także obserwować nieprawidłowości budowy kanalików plemnikotwórczych, czyli całej struktury jąder. Jaki to ma wpływ właśnie na funkcjonowanie organizmu męskiego? Wiemy, że jaki jest mechanizm też leżący u podstaw tego działania, więc przede wszystkim to działanie polega na wzroście parametrów stresu oksydacyjnego, na zaburzeniach aktywności enzymów antyoksydacyjnych i wzroście parametrów stanu zapalnego i niestety ma to dosyć duże przełożenie także na to, co obserwujemy u ludzi. Badania wskazują, że taka idiopatyczna, czyli niepłodność o nieznanej przyczynie jest obecnie coraz częstszym powodem właśnie niezamierzonej bezdzietności i te czynniki środowiskowe odgrywają tutaj bardzo dużą rolę i coraz więcej naukowców skupia się na tym. Wiemy, że właśnie to podłoże zapalne i związane ze stresem oksydacyjnym jest przyczyną od 5 do 10% właśnie przypadków męskiej niepłodności. Więc tutaj nanocząstki, które dodatkowo jakby mogą wywoływać ten efekt niekorzystny, jawią nam się jako te też, które mogą kontrybuować w tym efekcie. Funkcje reprodukcyjne u osobników zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej regulowane są przez neurohormonalną oś pod wzgórze przysadka gonady. W przypadku właśnie osobników płci męskiej są to jądra. I my badaliśmy także właśnie wpływ nanocząstek srebra na wydzielanie poszczególnych hormonów tej osi. Tutaj zaobserwowaliśmy bardzo istotne zmiany hormonalne polegające właśnie na wzroście stężenia hormonów
przysadki mózgowej, hormonu luteinizującego. Natomiast obserwowaliśmy obniżenie stężenia testosteronu i dihydrotestosteronu, czyli tych głównych hormonów męskich androgenów działających w organizmie męskim. I wzrost stężenia 17-beta-estradiolu, który jest z kolei przedstawicielem żeńskich hormonów płciowych, który u mężczyzn może powodować właśnie także zaburzenia płodności. I tak podsumowując właśnie tą część dotyczącą wpływu na układ rozrodczy, wiemy na podstawie licznych badań także naszego zespołu, że nanocząstki mają zdolność wnikania do poszczególnych narządów, także do gonad i działają w tych gonadach. W jądrach męskich powodują zaburzenia równowagi hormonalnej, mają zdolność indukcji stresu oksydacyjnego, indukują także stan zapalny. Skutkuje to uszkodzeniem jąder. Uszkodzenie jąder przekłada się na obniżoną liczbę plemników, zwiększoną liczbę uszkodzeń DNA, a także nieprawidłową budowę tych plemników i możemy tutaj spekulować, przypuszczać, że będzie to wpływało na redukcję płodności. Kolejnym obszarem badań, który chcielibyśmy Państwu pokazać, jest także wpływ nanocząstek na funkcjonowanie układu pokarmowego. Tutaj bardzo krótko stwierdziliśmy i też liczne badania opublikowane w literaturze światowej podkreślają, że doustna ekspozycja na nanocząstki srebra powoduje wzrost parametrów stanu zapalnego w jelicie grubym. My tutaj obserwowaliśmy wzrost stężenia czynnika martwicy nowotworu, a także interleukiny 6 i 12, które są bardzo silnymi cytokinami prozapalnymi. I możemy tutaj także podsumować, że takie działanie może być związane ze zwiększonym ryzykiem nieswoistych zapalnych chorób jelit, w szczególności, że nanocząstki srebra mają to działanie także przeciwbakteryjne. One zmieniają skład mikroflory jelitowej, a wiemy, że te zaburzenia mikrobioty są też czynnikiem ryzyka tych chorób nieswoistych zapalnych jelit. Badania w literaturze także wskazują na znaczną nefrotoksyczność nanocząstek. I tutaj te mechanizmy są podobne. Jest to związane z akumulacją, którą także Państwu pokazywałam wcześniej. Jest to związane ze stresem oksydacyjnym, z indukcją stanu zapalnego, a także z apoptozą, czyli tą programowaną śmiercią komórki, która jest nasilona pod wpływem działania nanocząstek. Podobny efekt nanocząstek obserwujemy w wątrobie. Wątroba jest tą pierwszą linią obrony przeciwko wszystkim substancjom obcym. Jest miejscem, gdzie dochodzi do detoksykacji leków, do ich inaktywacji. I tutaj tak samo jakby także działa w przypadku nanocząstek. Badania wskazują, że nanocząstki powodują właśnie stres oksydacyjny, stan zapalny, nasilają procesy apoptozy, ale także zaburzenia mitochondriów, czyli tych centrów energetycznych komórki. Wszystko to skutkuje hepatotoksycznością, uszkodzeniem wątroby i zmianami zarówno makroskopowymi tego narządu, jak i mikroskopowymi. I na koniec tej części jeszcze chciałabym Państwu pokazać potencjalne skutki zdrowotne nanocząstek, które występują w produktach dla dzieci. Pani profesor tutaj wspominała o tym, że coraz więcej tych produktów zawiera nanocząstki. Jedna z agencji rządowych w Stanach Zjednoczonych postanowiła sprawdzić, czy nanocząstki występują także w mieszankach dla dzieci. Okazało się, że z 6 badanych mieszanek dla dzieci we wszystkich 6 nanocząstki występowały i na podstawie licznych badań literaturowych tutaj ci ludzie przeprowadzający to, naukowcy przeprowadzający te badania właśnie przygotowali taki schemat w oparciu właśnie o badania dotyczące wpływu nanohydroksyapatytu, dotyczące wpływu nanosilikonu, także nanocząstek dwutlenku titanu i nanocząstek srebra, bo te właśnie nanocząstki najczęściej występowały w tych mieszankach dla dzieci. I tutaj widzimy, jakie efekty mogą tego być już w takich młodych, rozwijających się organizmach. Więc widzimy, że te nanocząstki, dla tych nanocząstek wykazano takie działanie jak uszkodzenia mózgu, także zaburzenia funkcjonowania osi hormonalnych, zaburzenia
także uszkodzenia płuc, przede wszystkim przy narażeniu drogą inhalacyjną. Akumulacje w narządach wewnętrznych, tą dystrybucję, transport wewnątrz organizmu już po narażeniu, także uszkodzenia DNA, co niestety jakby domyślnie jest częściowo związane z zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworów, stany zapalne we wszystkich narządach, także w narządach przewodu pokarmowego, zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego i także wykazano dla tych wszystkich nanocząstek zdolność przekraczania barier, czyli zarówno bariery krew-mózg, jak i bariery krew-jądro, czyli tych barier, które chronią te szczególnie wrażliwe narządy przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. I tutaj przekazałabym głos pani profesor. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to tak mniej więcej w wielkim skrócie, bo tych badań jest naprawdę bardzo dużo i dotyczą nie tylko nanosrebra, o tym głównie była mowa, ale dotyczą też innych nanocząstek. Wiemy już coraz więcej i z tej wiedzy wyłania się taki obraz jednak zagrożenia, że biorąc pod uwagę dobre strony nanotechnologii, musimy bacznie patrzeć na te ciemne oblicze, groźne oblicze. Jeszcze Państwu chciałam na koniec, już tak zbliżając się do końca naszego wykładu, parę słów powiedzieć o skażeniu środowiska, skażeniu powietrza może bardziej, o czymś, o czym dużo się mówi i dużo się czyta, mianowicie o smogu. Samo zagadnienie smogu to jest temat na osobny wykład, ale parę takich faktów. Smog jest mieszaniną różnych związków, różnych substancji, również drobin wody, które się w powietrzu atmosferycznym znajdują, również samego powietrza. Mieliśmy okazję, naprawdę, to nikt się nie spodziewał, że taka okazja będzie i to jest takie memento dla nas, dla ludzi, dla Homo sapiens. Jak wyglądał świat wtedy, kiedy na skutek pandemii zatrzymana była emisja i przemysłowa, a przede wszystkim emisja spalin, zarówno samolotów, jak i samochodów. Jak wyglądało powietrze w miastach, jak wyglądało z wysokich, dużych wysokości robione z satelity zdjęcia poszczególnych obszarów globu. To daje dużo do myślenia. Co jest w smogu? Co ma smog wspólnego z nanocząstkami? Bardzo dużo. W smogu też są nanocząstki. Wprawdzie te, o których się czyta i mówi, czyli PM, czyli tak zwane cząstki zawieszone, to już są wartości mikronowe. PM2,5, PM10, ale niezależnie od tego w smogu są również nanocząstki. I teraz, proszę Państwa, czym to skutkuje? Mniej więcej tym, o czym wiemy. Uszkodzenia układu oddechowego, problemy z alergiami, problemy z astmą, ale nie tylko, bo przecież z pęcherzyków płucnych, do których dostają się te elementy, nazwijmy to tak, smogu, one przenikają, ponieważ są drobne, to o czym mówiła moja koleżanka, przenikają do krążenia. I to, proszę Państwa, jest przyczyna schorzeń układu krążenia, wszelakich możliwych, od miażdżycy po udary i zawały. Warto jeszcze parę słów powiedzieć na temat tego, jak my jako społeczeństwo postrzegamy nanotechnologię, jaką mamy o tym wiedzę. Otóż wyniki badań, które zostały przeprowadzone w Polsce, ten wykres kołowy to ilustruje sumarycznie, sami się przyznajemy, że praktycznie nie wiemy. Że wiedzę ma około 1/5 respondentów, to była dosyć duża grupa badana. Specjalnie podkreśliłam to, że uważają, że wiedzą, co nie znaczy, że wiedzą. Może coś wiedzą, może niektórzy wiedzą bardzo dużo.
Ciekawe jest też spojrzenie na nanotechnologię, na wykorzystanie nanocząstek właśnie przez tych badanych respondentów, co uważają za pozytywne, a co wręcz przeciwnie negatywne. W jakich dziedzinach uważają, że słusznie, a w jakich, że wręcz przeciwnie. Otóż to, co dotyczy obszarów tak zwanych akceptowanych, gdzie właśnie nanocząstki to jest to dobre oblicze krasnoludka i tam powinno być to mieć zastosowanie, to proszę Państwa jest logiczne. To jest medycyna, a więc medycyna jest zawsze wyborem mniejszego zła. I tutaj rzeczywiście nanocząstki otwierają ogromne pole do szerokiego zastosowania i takiej dobroczynnego działania, leczenia. Informatyka, to miniaturyzacja, energetyka, ochrona środowiska. No, w zasadzie po tych paru słowach o smogu to można by nabrać wątpliwości, czy to nie jest pomyłka. No to nie jest pomyłka, bo to są różne urządzenia, chociażby takie jak panele fotowoltaniczne, gdzie też jest wykorzystywana nanotechnologia, a które no, stanowią ten zastrzyk energii przyjaznej dla środowiska, pobieranej ze środowiska. Gdzie nie akceptujemy? Nie akceptujemy żywności. I naprawdę warto się zastanowić, czy no, to jest akurat dobra droga. To wiadomo, to różne innowacje z tym są związane, ale biorąc pod uwagę zagrożenia, to bardzo to wymaga takiego mocnego zweryfikowania. Już tak podsumowując, proszę Państwa, to, że nanocząstki są w produktach konsumenckich i nie da się tego uniknąć, to wymaga z jednej strony bardzo takiego mocnego, dokładnego, rzetelnego przeprowadzenia badań mających na celu ocenę bezpieczeństwa. Czy to na pewno to jest dobrze, ale czy na pewno jest bezpiecznie? Z tym oczywiście wiąże się legislacja. To są określone przepisy, określone dyrektywy, które dopuszczają bądź nie dopuszczają, dopuszczają określony poziom czy określony rodzaj. Tych przepisów już trochę jest, między innymi dotyczą one występowania nanocząstek w żywności, w produktach żywnościowych, gdzie trzeba, to musi być dokładnie opisane na opakowaniu, podane, żeby konsument mógł przeczytać i się sam zastanowić, czy chce taki produkt nabyć, czy nie. Kolejna taka ważna sprawa do rozważenia to tak, no to jest fakt, że tych nanocząstek jest i będzie coraz więcej w produktach, będzie coraz więcej produktów, gdzie te nanocząstki będą występować, bo one są atrakcyjne po prostu z różnych punktów widzenia. Tylko to powoduje wzrost ekspozycji. No nie da się inaczej. Ponieważ tak jest, no to powoduje wzrost zagrożenia działaniem toksycznym. O tym trochę była mowa przed chwilą. To, wracam, to w cudzysłowie komórkobójcze działanie, ten efekt, o czym mówiła moja koleżanka, nazywa się to efektem konia trojańskiego, to znaczy nanocząsteczka, która otacza się białkami organizmu, do którego się dostaje, staje się niewidoczna dla komórek odpornościowych na przykład. Organizm, koń trojański, inwazja weszła niezauważona. No i to od razu nasuwa takie przyszłościowe myślenie, które już się zaczęło na szczęście i badania idą w tą stronę. Jeżeli tak, no to też nie możemy się poddać, tylko trzeba znaleźć jakieś antidotum. I ponieważ tu było dużo mówione na temat określonego mechanizmu działania tych nanocząstek w organizmie, to może coś, co przeciwdziała temu działaniu, czyli takie hasło antyoksydanty w żywności. Może to jest droga. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo Pani Profesor.
doktor habilitowanej Joannie Gromadzkiej-Ostrowskiej, pani doktor inżynier Katarzynie Dziędzikowskiej, które Dziękuję. Przybliżyły nam temat nanocząsteczek. Myślę, że wielu Państwa wcześniej nieznany, być może Państwo się zainteresowali, dlaczego taki temat, jaki on ma związek z żywieniem człowieka, z dietetyką. Myślę, że teraz już więcej wiemy. Zostawiają nas Panie, myślę, na wakacje z pytaniem, czy nanocząsteczki są szansą, czy są zagrożeniem, także to też i do Państwa pytanie, muszą Państwo sobie sami na nie odpowiedzieć. A może rozwiązaniem też jest pomysł nanocząsteczki, o ile nanotechnolodzy, futurolodzy myśleli o wynalezieniu robotów, nanorobotów, które mogłyby stworzyć pasy bezpieczeństwa, które chroniłyby organizm w momencie wypadku, to może wymyślą nanoroboty, które będą chroniły przed nanocząsteczkami. Ale to myślę, że przyszłość, wiele badań jeszcze przed nami, również przed paniami, które planują kolejne badania poświęcone nanocząsteczkom, nanocząsteczkom plastiku. Także zainteresowanych Państwa odsyłam do pań, także jest możliwość zadawania pytań. Proszę zamieszczać w komentarzach pod wykładem, a Panie, mam nadzieję, o co serdecznie z góry proszę, odpowiedzą na pytania. I Państwa proszę również o przekazywanie ewentualnych propozycji tematów na kolejne wykłady w kolejnym semestrze Wszechnicy Żywieniowej. Mam nadzieję, że już będziemy mogli się spotkać tak jak wcześniej, przed pandemią. Także życzę Państwu spokojnych wakacji, wielu rozmyśleń na temat i nanocząsteczek, ale również przede wszystkim odpoczynku po tym trudnym okresie i mam nadzieję na spotkanie w październiku na kolejnym wykładzie Wszechnicy Żywieniowej. Dziękuję serdecznie Państwu, którzy zrealizowali tę dzisiejszą transmisję. Liczymy na pomoc również przy kolejnych wykładach. I jeszcze raz dziękuję Paniom i dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.